Polska aktualnie znajduje się pomiędzy ryżem z nad Europy Zachodniej a niżem z nad rejonu Morza Białego. Z północy na południe stopniowo przemieszcza się strefa chłodnego frontu atmosferycznego, co bardzo ładnie widoczne jest na obrazach radarowych, gdzie widzimy tutaj strefę przelotnych opadów deszczu oraz miejscami również deszczu ze śniegiem już w centralnej Polsce. I jeśli chodzi o tutaj o zachmurzenie, no to praktycznie cały obszar kraju jest przykryty chmurami. Trochę więcej słońca, jakieś większe przejaśnienia i rozpogodzenia mamy obecnie tutaj na krańcach południowych i południowo-zachodnich oraz tutaj za frontem atmosferycznym na północy kraju. Mamy w związku z przechodzeniem frontu atmosferycznego oraz w związku z tym, że gradient nad Polską jest dosyć znaczny, co tutaj widać na tej mapie, mamy do czynienia z bardzo silnym wiatrem. Aktualnie wydane są ostrzeżenia tutaj na północ, na północną część kraju, centralną oraz wschodnią. I tutaj możemy się spodziewać miejscami bardzo silnych porywów wiatru na północy, nawet tutaj do 100 km na godzinę miejscami, gdzie obowiązuje stopień drugi. Na pozostałym obszarze, gdzie obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia, możemy się spodziewać porywów wiatru do 80, lokalnie nawet do 90 km na godzinę. Wiatr jeszcze będzie nam dokuczał do końca dnia. Najdłużej utrzyma się we wschodniej części kraju. Tutaj jeszcze nawet początkowo w nocy możliwe są nieco silniejsze porywy wiatru. Natomiast już stopniowo w nocy będzie jeszcze słabo, natomiast będzie jeszcze nadal odczuwalny. Jeśli chodzi o najbliższą noc, to tutaj jeszcze temperatura powoli zacznie spadać poniżej zera, natomiast jeszcze nie tak znacznie. Przeważnie będzie to temperatura około minus jednego, nieco cieplej na wybrzeżu, może około 3 stopni. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich, Karpat, tutaj nawet do minus 5, minus 6 stopni. Jeśli chodzi o opady, to będą to głównie opady deszczu ze śniegiem i śniegu. I to tylko jedynie tutaj gdzieś jakieś symboliczne opady możliwe są początkowo tutaj w nocy na południu kraju. Później już stopniowo będzie się poprawiać. Będzie więcej przejaśnień, nawet rozpogodzenia są możliwe. I jutro, jutrzejszy dzień, pierwszy dzień weekendu zapowiada się ze sporą ilością słońca, głównie tutaj we wschodniej i południowej połowie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze będzie tak od około 1 do 3 stopni. Jedynie tutaj w rejonach podgórskich jeszcze możliwy będzie lekki przymrozek do około minus 1, minus 2 stopni. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich i tutaj w rejonie wybrzeża do około 4 stopni. Jeśli chodzi o opady, na ogół bez opadów, jedynie bardzo symboliczne opady śniegu możliwe będą gdzieś na południu kraju i miejscami tutaj na wschodzie. Jeśli chodzi o kolejną dobę, noc, soboty na niedzielę, no tutaj już możliwe są większe spadki temperatury, w związku z tym, że będą możliwe więcej przejaśnień i dłuższe rozpogodzenia, w związku z tym ta temperatura noż miejscami spadnie bardziej poniżej zera, zwłaszcza tutaj w rejonach podgórskich, tutaj nawet minus 9 stopni, więc tutaj i takie około minus 2, minus 1 na przeważającym obszarze kraju. Trochę cieplej tutaj z temperaturą nawet powyżej zera do około 1-2 stopni w rejonie wybrzeża.
I na ogół bez opadów. Wiatr już tutaj powinien być słaby, więc już tutaj nam nie powinien dokuczać, jeśli chodzi o niedzielę. Tutaj stopniowe pogorszenie pogody. Po południu zacznie wkraczać tutaj strefa frontów z opadami stopniowo i większym zachmurzeniem. Jedynie pogodnie może być głównie tutaj w południowej połowie kraju, natomiast w północnej z biegiem dnia zachmurzenie zacznie wzrastać i możliwe będą jakieś niewielkie opady deszczu. Tutaj też im bardziej na wschód one będą przychodziły w śnieg i lokalnie w deszcz ze śniegiem i zacznie się również stopniowo nasilać wiatr. Najbardziej dotkliwy będzie późnym popołudniem i pod wieczór tutaj na zachodzie kraju oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy tutaj te porywy mogą być naprawdę znaczne, do tych 80, nawet lokalnie do 90 km na godzinę, zwłaszcza tutaj w strefie wybrzeża. Natomiast jeśli chodzi o cały dzień, to na obszarze kraju będzie w ciągu całego dnia wiatr dość silny i porywisty.